Pieluszka Luli Mini One Size jest najchłonniejszą pieluszką w moim stosie w tym rozmiarze. Starczyła nam na bardzo długo, ze względu na dużą chłonność. Używałam jej głównie do celów specjalnych, właśnie takich jak wyjścia i spacery, ponieważ była niezawodna. Kład w postaci języka wszytego od przodu pieluszki. Mamy tutaj tunel, dostęp do języka i układanie wkładu jest naprawdę proste. Mamy dużo warstw bawełny. To sprawia właśnie, że przez bardzo długi czas ta pieluszka wydawała mi się największą z tych, jakie miałam w tym rozmiarze. Natomiast jak porównałam je obiektywnie, okazało się, że ma zbliżony kształt i wymiary do pozostałych pieluszek. Ilość użytych warstw i właśnie ten rodzaj materiału sprawiło, że cała pieluszka zachowuje pewną sztywność i wydaje się o wiele, wiele większa niż na przykład pieluszka z wkładem bambusowym. Kolejne dwie pieluszki są to pieluszki firmy Kokosi. Pieluszka rozmiarowa w rozmiarze M oraz pieluszka w rozmiarze Mini One Size. Różnią się one tym, że pieluszka rozmiarowa nie będzie miała regulacji na długość i ma elastyczne uszka. Jeśli chodzi o chłonność i ogólnie o gabaryty, są one bardzo podobne. Minimalnie różnią się tutaj kształtem uszek z przodu i z tyłu. I tutaj nie mamy już pulu, tu jest elastyczne uszko, które zapinamy na dwie napki, na każde uszko. Dwie napki w pionie. Pieluszki te różnią się również środkiem. Pieluszka w rozmiarze M w tym przypadku jest to wiskoza bambusowa z poliestrem. W rozmiarze Mini One Size jest to wiskoza bambusowa z bawełną. Pieluszka z poliestrem schnie trochę szybciej, ale jest też trochę mniej chłonna. Ta pieluszka z kolei, bambus bawełna, schnęła troszkę dłużej, za to odwdzięczała się chłonnością. Te pieluszki zaliczam do moich ulubionych i korzystam z nich najchętniej. Pieluszka Mini One Size firmy Little Birds Diapers. Jest to naprawdę maleństwo, jest to bardzo wąziutka pieluszka, co ma swoje plusy i ma swoje minusy. Plusy są takie, że bardzo szybko ta pieluszka pasuje. Właściwie jeżeli macie dużego noworodka, powyżej 4 kg, to myślę, że spokojnie ta pieluszka już zda egzamin. Wiem, że poszerzono część pupkową, tak żeby mogła starczać na dłużej. Teraz jeszcze ta poprzednia, pierwotna wersja, na którą się pewnie jeszcze nieraz natkniecie na bazarkach, która jest bardzo, bardzo tutaj wyslimowana, więc na drobne dzieci jak najbardziej będzie to pasować. Język tutaj mamy wszyty od przodu i mamy również tunel. Tunel jest na plus, uwaga, natomiast na minus. Dla osób, które mają większe dłonie, tak jak ja, wciśnięcie się w tunel jest naprawdę trudne, ale też nie niemożliwe. Więc poszerzenie tej pieluszki z pewnością dodało jej, w tych najnowszych wersjach, dodało jej atutów. Jest zdecydowanie jedną z tych mniejszych, pasującą na drobniejsze dzieci, pasującą wcześniej. Może zastąpić duże pieluszki noworodkowe dla dużych noworodków. Natomiast też najprawdopodobniej nie starczy Wam tak długo jak pieluszka Luli. Kolejny rozmiar Mini One Size jest to Ayo firmy Pupus bądź Pupuś. Niektóre rozwiązania bardzo mi się podobają, natomiast niektórych wydaje mi się przekombinowana, ale to już jest kwestia preferencji i wierzę, że na pewno ma ona swoich zwolenników. To podwójne gumki. Tutaj na boczkach mamy gumkę zewnętrzną i dodatkowo taką burtę, która też jest opatrzona gumką, więc mamy dodatkowe zabezpieczenie. Wkład jest w postaci dwóch języków, co ułatwia zdecydowanie schnięcie. Wkładamy język w drugi i wkładamy go do kieszeni. Ułożenie wkładu w kieszonce jest utrudnione, ponieważ mamy wejście tylko z jednej strony, więc jeżeli macie duże dłonie, naprawdę włożenie tego wkładu jest uciążliwe. Dociskam do końca, łapię za czubek. Można jeszcze zrobić patent z przewracaniem pieluszki. Dla mnie to też nie jest ułatwienie. I tutaj odwijamy ten przód. No i ze względu właśnie na to przyszycie tego wkładu tutaj na przód pieluszki, niestety ta linia tutaj bardzo często mi falowała. Nie było przecieków, natomiast estetycznie było to zdecydowanie na minus. Co ciekawe, zastosowano też tutaj zarówno frotkę, jak i gładką bawełnę, która jest od pupy. Widać, że tutaj bardzo się postarano, żeby wprowadzić jakieś nowe, ciekawe rozwiązania. I myślę, że wielu z Was się to rozwiązanie bardzo podoba. Krój jest też bardzo fajny, tylko też się skusiłam na tą pieluszkę. Jest dobrze tutaj podkrojone, wycięty kształt, literkę T. Uszka też są dosyć długie. Ta pieluszka ładnie się układa na dziecku.
Ostatnią pieluszką w rozmiarze mini one size, którą chcę Wam pokazać, jest pieluszka Zufizo. Jest to tak naprawdę all in two. Nie jest to typowe SEO. Korpus jest wyścielany materiałem chłonnym i do tego mamy wkład dopinany na napkę. Ze względu na rodzaj użytego materiału, jest to bawełna, jest to flanela bawełniana, pieluszka z wkładem jest dosyć sztywna. I na co zwracałam też uwagę producentowi, jest to, że stosunek szerokości wkładu do pieluszki niestety jest tutaj zachwiany i ten wkład nie wykurczył mi się przez cały czas użytkowania, więc tak naprawdę do tej pieluszki tego wkładu nie użyłam ani razu, natomiast używałam go z powodzeniem w innych pieluszkach. Stosowałam grubsze wkłady noworodkowe do tej pieluszki. Wiem, że producent też poleca stosowanie innego wkładu, mniejszego, węższego, do kupienia go osobno właśnie do tej pieluszki. Ja tego nie zrobiłam, posłuchajcie producenta i zastosujcie się do jego zalecenia i kupcie młodszemu dziecku, mniejszemu dziecku odpowiedni wkład, bo ten, który jest dedykowany, jest niestety troszkę za szeroki. Bardzo fajny krój, podobał mi się i lubiłam go, natomiast jeśli chodzi o wkład, to już musiałam tutaj kombinować. Wiem, że flanela ma swoich fanów, natomiast flanelka jest sztywna, nie należy ona do moich ulubionych materiałów chłonnych pieluszkach. I to wszystko.